Szymon Szewczyk, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Szymon, wyglądasz trochę jak Robocop. No też tak się czuję. Ja zdaję sobie sprawę, że większość ludzi, którzy gdzieś tam na mnie patrzy, to widzi powiedzmy tą ortezę, ale ta orteza jest tylko po to, żebym nie zrobił jednego ruchu, który na razie mógłby, że tak powiem, przedłużyć tą całą rehabilitację o kilka dni, tygodni i tak dalej, więc no, na razie muszę się z tym przemęczyć, ale ogólnie nieźle. Co to znaczy, że nieźle? Od tego twojego wypadku minęło już trzy tygodnie. Jesteś mądrzejszy o te 3 tygodnie, wiesz już troszeczkę więcej, bo jak rozmawialiśmy zaraz po tym twoim upadku w Warszawie, to tak nie było wiadomo. 2, 3, pojawiły się pogłoski różne mówiące, że to już jest koniec nawet kariery. Jak jest teraz? Kariery na pewno w ten sposób nie skończę, więc nie musicie gdybać o to, czy będzie i tak dalej. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Natomiast można powiedzieć, jest nieźle. Kiedy ręką w ogóle nie mogłem ruszać, w tym momencie mam zakres między, bodajże jest 19, czyli jeżeli to jest 0, to jest 19 do 120. Maksymalny jest gdzieś około 140 i wiadomo 0, więc jeszcze troszeczkę mi brakuje, ale mam czas, mam że tak powiem sprzęt. Opiekuję się, no mówię, tutaj maser, do Active Medu we Włocławku chodzę. Na początku robiłem to wszystko w Enel Sporcie w Warszawie. Też naprawdę profesjonalnie się tym wszystkim, każda osoba, która gdzieś tam mnie dotyka, czy mam z nią styczność, zajmuje i to jest fajne, tak, że wiedzą, że mi zależy na tym, żeby wrócić do uprawiania sportu, żeby wrócić nie tylko do koszykówki, ale żeby starać się wrócić w tym sezonie. Wiadomo, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jakich rzeczy? Fizjologia, tak? Więc to musi się wygoić, to musi się zagoić, to musi się, że tak powiem, samo zreperować i tak dalej, i tak dalej. My jedynie możemy właśnie poprzez ortezę dbać o to lub tego nie uszkodzić i pomagać temu, tak? Czyli maltretujemy tą cały czas tą moją bliznę, ale nie będę jej pokazywał, bo mówię, mogą nie chcemy dzieci, straszyć dzieci. No, dzieci mogą mieć później dziwne sny, a po co? Mówię, zakres się cały czas powiększa. Jest to dosyć bolesna terapia, niestety, bo dosyć, można by powiedzieć, inwazyjna, mimo że tam manualnie się dużo na tym robi, jest to bolesne. Zresztą każdy, kto miał gdzieś operację i tak dalej, wie dokładnie, jak się bawi z blizną, a w szczególności, że ta blizna jest jeszcze na stawie łokciowym, który, że tak powiem, się zwiększa, że tak powiem, jego rozciągliwość, tak, zmniejsza i tak dalej, to wszystko. I to jest ruchomy staw, więc no, jest to dosyć bolesne, ale pomału do przodu jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wygląda. Dzisiaj, co prawda, nie mogliście tego zobaczyć, nie będziecie mogli tego zobaczyć, bo ten pan, który jest z tyłu, pytałem się jego, czemu nie nagrał crossfitu, bo dzisiaj normalnie zrobiłem cały crossfit, jestem z tego bardzo zadowolony. Co prawda nie odbijałem piłką i tak dalej, ale wszystko i tak dalej, resztę, tak powiem, jest prawda, więc oby do przodu. Na swoją obronę powiem tylko tyle, że dużo się dzieje wokół, czy w klubie może bardziej, więc niekoniecznie mogłem być na tym treningu waszym crossfitowym. Widzisz światełko w tunelu? Tak, jak najbardziej. Jakbym nie widział, to bym tego wszystkiego nie robił. Wiesz, bo mam w sobie coś takiego, że jak sobie powiem, że chcę, to będę dążył. Nie mogę powiedzieć, że po trupach, tak, bo nie zrobię sobie krzywdy, ani nie będę miał, że tak powiem, jakichś tam rzeczy nagle wymyślonych z kosmosu, jakiejś, nie wiem, technologii NASA robionej. Natomiast no, będę robił wszystko po to, żeby wrócić. Jeżeli nadal widzę to światełko w tunelu, chociaż czuję, że i tak mnie dopadnie w końcu któregoś dnia pięknego, nie wiem, dopadnie mi kryzys, że już będę miał tego wszystkiego serdecznie dosyć potąd. I może być tak, że usiądę i powiem, że posłuchajcie, dajcie mi spokój, nie wiem, dzień, dwa, cokolwiek, bo mówię, no, dla organizmu samego powrót to jest bardzo dużo, natomiast dla ciała to jest przeogromny wysiłek, bo każdy myśli, że o, jesteś kontuzjowany, no to tam na spokoju. Guzik, prawda, dzisiaj od 8 rano człowiek się obudził, wsiadł na maszynę, która, że tak powiem, robi za mnie te wszystkie ruchy bierne i tak dalej. Kibicowi się wydaje,
Nie wszystkim, ale pojawiają się czasami, takie są, pojawiają się negatywne głosy, że zawodnik trochę odpoczywa podczas kontuzji. Otóż zupełnie jest odwrotnie, prawda? I wyobraźcie sobie, że wtedy na godzinę 10, nawet chwilę byłem po, bo mówię, akurat mówię, to jest tak monotonne i tak męczące mózg, że tak mówię, o kurde, muszę uciekać z domu. Przyjechałem na halę, od razu szybko się przebrałem, rozgrzewkę z chłopakami zrobiłem normalną, cały ten crossfit, który był, wiadomo, tyle ile mogłem, tyle zrobiłem po to, żeby się przepocić. W tym momencie, okej, nagrywamy, jest 12:12 dokładnie, a tak naprawdę za chwilę jadę od razu do Active Medu. W Active Medzie będzie około 2,5 godziny na pewno spędzone, więc skończę, powiedzmy, może o godzinie gdzieś 15, może po 15, wtedy szybko na obiad, po obiedzie znowu do domu, znowu, że tak powiem, ręka w maszynę i to będzie mój, że tak powiem, odpoczynek, potem na godzinę 18 na trening i znowu, że tak powiem, Masi się dorwie do mnie, nie wiem, czy z Hubertem się coś będziemy planować, no i skończę dzień, że tak powiem, o 20, czyli teoretycznie 20, nie wiem, może nawet 20:30 z ostatnim obłożeniem lodu. I tak wracam do domu, i tak siadam przed, że tak powiem, komputerem czy przed telewizorem, biorę sobie, mama, akurat książkę, znowu ręka w maszynę i znowu jest jazda. Więc jeżeli ktoś sądzi, że mieć kontuzję i tak dalej to jest odpoczynek, to pozdrawiam go serdecznie. Nie życzę nikomu, żeby był kontuzjowany, bo sam wiem, ile pracy kosztuje powrót.